Jak tam, chłopie? Wstałeś już? Co ty mi tu piszesz o jakimś monohydrancie? Nie myl konia z koniakiem, chłopie! Tu masz prawdziwy monohydrat! Z KFD! I wydupiaj na siłkę, chłopie! I góra! Leci, leci, leci! Dawaj, 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 dawaj! Jest do końca, do końca! I góra! Lekko! Ustabilizuj. Ale no. Siłowałeś kiedyś na rękę? W szkole. W gimnazjum. Jak ci szło? Ostatni raz. Słabo. Słabo? Słabo. Ale wtedy byłeś już też taki duży? Ja zawsze byłem duży, tylko inaczej. Lewą powinienem mieć silniejszą. Tak? A jesteś leworęczny czy praworęczny? Prawo. No widzisz. Czyli mniej męczysz lewą. Dobra, tak? Właśnie bardziej. Narobiłeś, no chłopie. Jak gołąb. Był taki trochę duży z ciebie ten gołąb. Mocno, mocno, zginasz nadgarstek i wraz z całym ciałem, całym ciałem, całym ciałem, mocno. Siemaneczko, witajcie na kanale KFD, z tej strony znowu nasz Olek, prawie nasz, chyba nasz. Będziesz nasz? Będę wasz. Będzie nasz, jak wy będziecie chcieli, żeby był nasz. W każdym razie jesteśmy Cross Elite, siłownia we Włocławku. Przetyrał mnie na martwym ciągu, z belki zrezygnowałem, zresztą to już widzieliście. Jesteśmy dobrze rozgrzani, ale zrobimy jeszcze parę małych challenge'y rozgrzewających, podsiewaj na rękę, no i sprawdzimy tego olbrzyma. Prawie 150 kg wagi, ja dopiero, 8. Ja dopiero teraz widzę różnicę między nami, jak w lustrze jesteśmy. No powiem ci, trochę jestem większy, ale bym musiał trochę bliżej stanąć. Ale to się da zrobić, wszystko wiecie, kamera kłamie. Lecimy, słuchaj, pobawimy się ketlami, później tymi maczugami, macebole czy coś takiego, zgadza się? Dobrze? Dobra, zapamiętałem. I lecimy, okej? Okay? Okej. Okay. Wydaje mi się, że w twoim przypadku, kiedy myślisz o strongmanach generalnie, to to, co jest silne u mnie, czyli zamek, przyda się również tobie. Czyli teraz na przykład przy belce wykorzystywałeś paski, żeby wzmocniły ci tutaj, no, białe zawiązane. Owijki, no owijki. O tym mówię. Ale no, to ja je tak owinąłem tylko, ja ich nie zaciskałem. Zabezpieczająco. Nawet. Ale powiem ci szczerze, że zwróćcie uwagę, jak z Radzikiem nagrywaliśmy odcinek, że ma to pieruńsko silne, a podejrzewam, że nigdy nie robił ćwiczeń pod to, czyli sam strongman mu to wzmocnił. A jeżeli ty to wzmocnisz wcześniej, to będziesz miał przewagę. Nadgarstek i do góry. Ruch zamka. To jest najważniejsze. To jest leciutkie rozrzewkowe. Chodzi o to też, żeby rozrzać przed siłowaniem ramię. Tak? I jeszcze do tego bicep sobie dołóż. I do góry. O, właśnie. O, pięknie. Chłopie, dobra, bo się zajedziesz. Zrób jeszcze lewą. Zobaczymy, czy jesteś tak samo silny na lewą. Bez podtekstów. Lewą powinienem mieć silniejszą. Tak? A jesteś leworęczny czy praworęczny? Prawo. No widzisz. Czyli mniej męczysz lewą. Dobra, starczy. Właśnie bardziej. Ogólnie? Aha. Dawaj. Pierwsze co puści to zamek. Zazwyczaj bicepsy są dużo silniejsze. Nie, panie, tu tak? Jest zapas. Dobra, nie, no, za silny jesteś. Daję większe. 10 kg. Przygotowam, daj mi pierwszemu, sprawdzę. Chociaż. Dobra. Tak, chociaż może ja go zrobię. O kurde, już jest ręka zmęczona, czuję to. Dobra, twoje. Oje. Da ty. No to powiem ci tak, szczerze, poza Radzikiem to jesteś numer, no, no jesteś numer dwa teraz, jeżeli chodzi o siłę. 30 kg tak zrobił. Tak, tak ci się wydaje. Tu siła ciężkości jest ważne, jak daleko to jest. Tak? No, to jest 10 kg tylko. A na młocie takim robię. Na młocie? Nie, na tym też robiliśmy. Jeszcze na takich pałkach. Ale... A, zresztą nieważne. O, panie. Nie ma szans. Nie ma szans. Ale to dobrze. Będzie co robić na treningach. Jak to? Tak od dołu to jak ty? Czy... Spróbuj jak chcesz. Nie. Ja, ale dobrze walczyłeś. Nadgarstek nie da rady. Czekaj, jestem od razu w tym ruchu. Tutaj pójdzie bez problemu. Nawet nie, że bez problemu. No, jest inaczej waga. Dobra. Zmęczone, zajechane. Odstawiamy na boczek. U. Narobiłeś, no chłopie. Jak gołąb. Był taki trochę duży z ciebie ten gołąb. Coś takiego. Łapiesz w ten sposób? Podnieś. I trzeba to podnieść. Dawaj. Powinno być prostsze. Powinno być prostsze. Spróbujcie tego. Nie. Spróbujcie tego. Się tak wydaje. O, dałeś radę. Powiem ci, dałeś radę, a to jest ciężar, żeby wszyscy wiedzieli. 28 kg. 28 kg zaliczyłeś.
No tak. No ja bym sobie nie zaliczył. Nie zaliczyłbyś sobie? Czy jesteś bardzo restrykcyjny wobec siebie? To dobrze. Mogę ja pierwszy ci pokażę, co chodzi? Patrz. To jest z tego, co pamiętam, to chyba 24 kg. Łapiesz w ten sposób, kładziesz, pyk. Cała robota. Patrz, nie no, tak myślałem. Dobra, 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 przeszarżujesz i co później? Dobra. Czyli teraz lecimy... 60. No, nie ruszymy. 28. 28 kg. I co ciekawe, te 28 kg ma bardzo gruby chwyt i to już dużo zmienia, powiem ci. No i bardzo ładnie. Oszukałem, że podniosłem? Nie, bardzo dobrze zrobiłeś. Jest okej, okay, dlatego nie męcz. Dłonie. Nie męcz, ale to jest tak, 32 kg. Mam tak, to potwierdzone sensie, przez właścicieli. Sensie, natomiast lecimy większy. No i bardzo dobrze. O kurde. No nie wierzę, gościu, zrobił. Kurde, muszę większego szukać. Kurde, ty. A, dostępny. Ale to jest naprawdę dobry prognostyk przed siłowaniem. Kurde, dużo wziąłeś. Dobra, dawaj, ja zrobię. A, no i to jest to, panie. Ta grubość rączki jest masakryczna. Oj. Oszukam się. Nie, bo to jest przybetonowane. Dobrze kombinujesz, dobrze, dobrze. Czekaj. Głupie uczucie, nie? Jak nie można tego ruszyć. Nie, nie ma opcji. No, opcja. A 38 nie ma? Nie, to 4 kilo chyba. O, poszło. Kurwa, ale przed ramą. Aczkolwiek myślę, że to będzie widać, a jak nie będzie, to tego będziesz mógł wyciąć. W każdym razie lekko, lekko palcami jakby złapałem troszeczkę niżej, wiesz, tym jednym palcem. Kciuka normalnie, kciuka daj normalnie, musi być zamknięty. Nie, 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 nie. Co zobaczyłem, co zrobiłeś? Co prawda 40 nie zaliczyłeś, ale wszystko to ci szło równo ze mną. Także ja to obstawiam, że będzie dobrze. Lecimy. Dobra, słuchaj, jesteś praworęczny, tak jak mówiłeś, tak? Więc wciłem się na prawą rękę. Zasady, powiem ci szybko, tego nie musimy nagrywać, żeby pominąć, bo wszyscy już doskonale wiedzą. Rozrzucamy nadgarstki solidnie. Ogólnie nadgarstki to najważniejszy element w siłowaniu. A ty masz zamki mocne. Dobra, podstawa. Technika walki w hak. Skręcam nadgarstek do wewnątrz i przeciągam tutaj, nie? Teraz ty skręcasz nadgarstek w hak. I przeciągasz. Nie samą ręką, tylko patrz. Pracuję tamtą ramię i patrz. O kurde, dobra. Okej, spokojnie. Teraz druga technika. Ten zamek, czyli to, co było nam potrzebne przy tamtym ćwiczeniu, to naciągamy na maksa tak, jakbyś chciał podnieść mnie. Widzisz? Nie? I teraz ja wykonam ten ruch tutaj i otwieram ci nadgarstek. Teraz ty, jakbyś chciał tutaj mocno do góry, do góry, do góry i teraz zginasz i tak. Ty masz mnie pokonać, ja spróbuję cię przetrzymać. I dopiero jak uznam, że to jest okej, to spróbuję skontrować. Natomiast mega bezpiecznie, żeby ci nic nie zrobić, te 300 dzisiaj zaliczyłeś, także liczę, że zaliczysz 307 400. I 400 tego ci też życzę. A tutaj sprawdzamy, ile twoja siła stamtąd przekłada się na to. A w poprzednich ćwiczeniach widać, że w cholerę.
Widzicie to? On mówi, że ma 50 w bicepsie. Chyba 5. 55. Dobra, prostujemy nadgarstki. OK? Jesteś gotowy? Tak. Startuj. Mocno, mocno, mocno. Zginasz nadgarstek. I teraz całym ciałem, całym ciałem, całym ciałem. Mocno. Aż skurcza przyjdę, dostałem. A teraz ja. Ojej. No dobra, dobra, ale mnie nie zabij. Nie, spokojnie. Nie urwij mi ręki. Słuchaj, jeszcze jedna rzecz, bo naprawdę było dużo, dużo siły w tym. Teraz tak jak wszedłeś tutaj, nie? To wykorzystaj triceps i jeszcze przepchnij. Dobra? W tą stronę, ok? Spróbuj jeszcze raz. Ja już się wyprzykałem. Dobra. O. Na jedną szarżę starczyło. Na jedną szarżę. Pora na zakończenie. Może teraz ty to podsumujesz? No. Chyba nic już w głowie nie mam, żeby podsumować. Dobra, no to z mojej strony to wszystko, słuchajcie. Sprawdziłem dzisiaj, ile Aleksander ma siły, też wsiłowań na rękę. Co się okazuje, w tricepsie nie czułem tej siły, ale kiedy zaatakował bicepsem i całą masą ciała próbował mnie rozciągnąć, to było zdecydowanie najlepsze w jego przypadku. Wiadomo, że tego nie trenujesz, ale gdybyś trenował, to w tym bym widział potencjał. Ja przyjechałem do Włocławka, jak będziesz chciał, wpadaj do mnie na Tytan Jaworzno. Potrenujemy, jakby ci się znudziło oczywiście trójbojowanie, tak? I strongmanowanie. Kiedyś w każdym razie, jeżeli wam się odcinek podobał, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, zostawcie ślad po sobie. Z naszej strony chyba to wszystko. Dziękuję serdecznie. A, jutro się nie siłuj, bo będziesz to czuł, nie? Także jak ci ojciec podpuści, to nie wchodź w to. Dobra. Dzięki. KFD, KFD. KFD, KFD. KFD, KFD. KFD, KFD.